smakkujaw.pl, sałatka Gosi z greckim serem. Przyrządzę dzisiaj pyszną sałatkę, której jednym z podstawowych składników będzie ser grecki długo dojrzewający. My użyjemy tak około 15 deko. Będziemy potrzebowali również miks sałat. Mamy tutaj takie właśnie różnokolorowe sałaty. Po pół papryki żółtej i papryki czerwonej. Taką porcję czerwonego winogrona. Sos przyrządzimy z 6 łyżek oliwy z oliwek, 2 łyżek octu balsamicznego, 1 łyżki octu winnego, 2 łyżek syropu truskawkowego, 1 łyżki musztardy miodowej, a także 1 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu. Zabieram się za przyrządzenie sosu, a zatem 6 łyżek oliwy z oliwek. Łyżki octu balsamicznego. Jedna łyżka octu winnego. Dwie łyżki syropu truskawkowego. Łyżka musztardy miodowej, oczywiście tu biorę takie dwie łyżeczki, bo mi się łyżka po prostu nie zmieści do słoika. I wsypuję łyżeczkę świeżo zmielonego pieprzu. Teraz wszystkie składniki dokładnie rozmieszam. Ponieważ ten sos zawiera składniki tak zwane niemieszalne, czyli jest to oliwa i ocet, to musimy go zemulgować. A zatem przemieszane składniki przelewamy do słoiczka. O. Odkładamy. Zamykamy słoik. I energicznie kilka razy potrząsamy. I tak przygotowany sos odstawiamy na kilka minut, żeby smaki się przegryzły. Zabieram się za przyrządzanie sałatki. Mam tu już oczyszczoną paprykę z nasion. Kroję najpierw takie podłużne paski. I później to wszystko jeszcze na połowę. O, i papryczkę czerwoną mamy gotową. To samo robimy z żółtą. Papryczka jest bardzo jędrna, cudownie pachnie. Winogrona kroję na połóweczki wzdłuż owocu i potem wydrążę pestki. Pesteczki wydrążamy o tak łyżeczką. Mam już przygotowane prawie wszystkie składniki. Teraz szatkuję ser, ponieważ jest to ser twardy i chcę uzyskać takie właśnie fajne płatki. O, tak robimy z całym kawałkiem. Wszystkie składniki do sałatki mam już gotowe. Ja uwielbiam przyrządzać sałatki. Pewno jak oglądacie programy z moim udziałem, to pewno wiecie. One są pyszne, zdrowe i fajnie smakują, ale zawsze jestem szczęśliwa, jak praca już dobiega końca. A zatem przerzucam do takiej dużej salatery sałatę. Wrzucam winogronka. Dodaję kolorową paprykę. I serek. Zobaczcie, on jest tak fajnie poszatkowany. Są to takie fajne, cieniusieńkie, no takie niewielkie mini plasterki. Rozrzucam. Ser doskonale smakuje. Jest bardzo wyrazisty w smaku. Dlatego też połączenie właśnie z takim sosem połączonym z syropem z truskawek. Naprawdę smakuje to idealnie. O, mamy już cały ser. Polewam sosem.
wszystko przemieszam. Naszą pyszną sałatkę mamy już gotową. Jak widzicie, trwało to zaledwie około 20 minut. Warto zaskoczyć gości niebanalnym połączeniem składników sera, owoców, papryki z doskonałym sosem, który zrobiliśmy na bazie również syropu truskawkowego. Ta surówka czy też sałatka znakomicie nadaje się jako samodzielne danie. To dla tych, którzy może preferują mniej kalorii, a też świetnie smakuje na przykład z grillowanymi daniami. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.